OSHI Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach. O ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę kupując dedykowane OSHI Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam do wysłuchania podcastu, w którym przyjrzymy się kondycji psychicznej młodych ludzi oraz sposobom na to, aby im pomóc, kiedy są w kryzysie. Ważną rolę mogą odegrać tutaj także nowe, nowe technologie, a o wszystkim porozmawiam z moim gościem, profesorem Maciejem Pileckim, kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieży w kolegium Medicum UJ u Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie profesorze, czy wszystko u pana profesora OK? Średnio, ale to, to jest bardzo ważne pytanie, na które nie powinniśmy się nauczyć odpowiadać w sposób rytualny, tak jak jest w kulturze anglosaskiej. Pamiętam, jak, jak jakiś dłuższy czas przebywałem w, w innym kraju, w anglosaskim. Gdy zadawali mi to pytanie, miałem taki moment zastanowienia, czy odpowiedzieć tak, jak powinienem, ja, I'm fine, czy odpowiedzieć szczerze, i widziałem absolutne przerażenie w twarzach osób, które zadały mi to pytanie. I to pytanie jest na tyle ważne, że powinniśmy się nad odpowiedzią zastanowić. Więc tak, średnio, ale myślę, że większość ludzi wiele dni w swoim życiu czuje się średnio. Są dni, kiedy mamy jakoś, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy czymś podekscytowani. Są dni, kiedy jest nam smutno, kiedy jest nam źle. I myślę, że też ważne jest to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że ten taki stan średniości jest czymś, co nie jest nienaturalne, nieprawdziwe, tylko no tak to jest, że tak się ludzie po prostu czują. A myślę, że to jest bardzo ważne, bo mm -hmm. my dostajemy zewsząd taki przekaz, że musimy być szczęśliwi, podekscytowani, jak kierować swoje życie, żeby było szczęśliwe. Czyli ten stan średni to jest norma. Tak, ten stan średni to oczywiście pytanie, jak definiujemy średniość, ale kiedyś taki młody człowiek, który no, brał narkotyki, yy, yy, zadał mi pytanie: Co może zrobić w swoim życiu, żeby się czuć tak, jak po jednej substancji psychoaktywnej? I powiedziałem mu, że, że tak, żeby się tak czuć na co dzień, to jest raczej niemożliwe i że są takie momenty w życiu, kiedy poczuje się podo po podobnie yy, i że ważne jest to właśnie, żeby się jakoś tak pogodzić z tym, że w każdej chwili naszego życia doświadczamy bardzo różnych uczuć, które są sprzeczne, które są czasami trudne, które nas czasami przerażają, ale że to jest coś bardzo, bardzo ludzkiego. No, na co dzień o tym nie rozmawiamy, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do takich przekazów, nieprawdziwych przecież, pochodzących z mediów, o tym, że. Że wszyscy są cały czas entuzjastycznie nastawieni do życia, są szczęśliwi, są w wspaniałych relacjach. Trudno jest nam też z bliskimi o tym rozmawiać, dlatego że boimy się, że gdy powiemy, że, że czujemy się źle, nie będziemy tacy fajni, nie będziemy tacy akceptowani. Czasami nie chcemy martwić rodziców, albo boimy się, że jak powiemy im, że czujemy się źle, to w jakiś sposób zwiększymy ich władzę nad nami, da? Bo, bo, bo w ten sposób oni będą mogli, pomagając nam, y, 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 ograniczyć naszą autonomię. A jak jesteśmy osobami dojrzewającymi, jak jesteśmy w okresie nastoletniości, to ta autonomia jest czymś niezwykle ważnym, czymś, o co walczymy, co zdobywamy i co jest takim jakby celem również rozwoju psychicznego w tym czasie. A może być też tak, że boimy się, że rodzice stwierdzą, no nastoletnie problemy, wyrośniesz z tego, to nie są problemy, wszystko przejdzie, weź się za naukę, zajmij się czymś innym. Tak, to są, to są takie rzeczy, które... które... Czy takie słowa, czy takie zwroty, które powinniśmy właściwie wykreślić z naszego słownika, zwłaszcza jak jesteśmy rodzicami, ale też być może wtedy, kiedy jesteśmy przyjaciółmi. Pierwszy taki zwrot, który, którego nie powinniśmy używać, brzmi, przecież życie jest piękne. No to tak. wzbudza w, w każdej osobie, która mierzy się z jakimiś problemami, jakąś nieprawdopodobną irytację. Drugi no to jest taki, wyrośniesz z tego. Całe życie przed Tobą. Całe życie przed Tobą. To oczywiście trochę jest w tym racji, że my z różnych rzeczy, które nam się pojawiają w nastoletniości, wyrastamy, ale jak, jak jesteśmy w tym stanie, jak jesteśmy w tych przeżyciach, które, które, które nas jakoś tak, tak ogarniają, wszechogarniają, gdy dojrzewamy, to, 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 to nie uwierzymy komuś, kto powie, że to, że, że to minie. To jest, to jest dojrzewanie to jest jeden z najtrudniejszych okresów w naszym życiu. Bardzo, bardzo skomplikowany na wielu, na wielu poziomach, i to jest też naturalne, że w tym czasie czujemy się źle. Nam, psychiatrą, psychiatra, dzieci, młodzieży, czasami jest bardzo trudno rozróżnić pomiędzy tym, co jest na przykład depresją, a co jest taką normatywną, depresyjną reakcją na. Na dojrzewanie. Ta granica bywa, by, bywa płynna. Albo na przykład czasami jest tak, że są takie złości, taki bunt, taka agresja, w której trzeba o sobie pomóc, żeby sobie z tym poradziła. A czasami to, że się kłócimy z naszymi rodzicami, że z nimi walczymy, że próbujemy robić, myśleć inaczej niż oni by chcieli. Stanowi sens adolescencji, czyli właśnie zdobywanie autonomii, takiej wewnątrz, wewnątrz A takie wyuczenie się, postawienie sobie takiej maski, pokazuje, że wszystko jest w porządku, mhm. chodzę do szkoły, dobrze się uczę, mam znajomych, wszystko jest idealnie, ale coś w środku się dzieje. Mhm. Ja za, nie chcę tego pokazać i mam poczucie, że a jestem silny, jestem silna dzięki temu. Maski powstają na dwa sposoby. Taka, taki pierwszy rodzaj maski, która, która w nas może powstać, i myślę, że w jakimś sensie to, 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 to w dużej mierze chyba wszystkich nas dotyczy. To jest, to jest coś takiego, czego uczymy się od właściwie pierwszych miesięcy życia, że pewne emocje, pewne uczucia, myśli, które mamy, nie są akceptowane przez bliskie nam osoby. Czyli tworzymy taki rodzaj bardziej Całościowej albo fragmentarycznej, fałszywej tożsamości, która jest no, prezentowana w relacjach z innymi po to, żeby nas kochali, akceptowali, a potem, jak zaczynamy dojrzewać, to porównywanie się z innymi, pragnienie tego, by być akceptowanym, lubianym, a czasami też takie zupełnie naturalne pragnienie, żeby być. No, Lepszą, lepszym powoduje, że przywdziewamy kolejną, kolejną maskę. No i, i te maski nas bardzo, ta, taka powiedzmy wewnętrzna maska, z którą wzrastamy i ta, którą jakoś sami świadomie na siebie nakładamy, one nas bardzo oddzielają od, od innych ludzi. Każdy z nas był nastolatkiem, każdy mm. z nas przechodził ten proces dorastania i zastanawiam się, czy, co się stało, że. Przynajmniej tak mi się wydaje, kiedy czytam badania na ten temat, że dzisiaj młodzi ludzie mają o wiele więcej problemów psychicznych niż było to dekadę, dwie, trzy temu. Czy to jest prawda, że jest więcej tych problemów, czy wcześniej się o tym nie mówiło? To jest nie do końca prawda, dlatego że w Krakowie od mniej więcej lat 70. Taki zespół pod, pod kierunkiem pani profesor Orwid, profesora Bomby badali dojrzewanie nastolatków i nasilenie depresji w latach 80. wśród nastolatków w Krakowie wynosiło mniej więcej 40%. Czyli że 40% nastolatków w okresie dojrzewania miało Miało objawy depresyjne. Teraz, gdy prowadzimy podobne badania, to jest to mniej więcej około 60%. Czyli oczywiście mamy do czynienia ze wzrostem, ale to nie jest wzrost od zera, tylko to jest wzrost od tego poziomu trudności emocjonalnych, które w naturalny sposób związane są z dojrzewaniem. Też my używamy takiego słowa klucza takiego słowa wytrychu. Pod tytułem depresja. Kiedyś prowadziliśmy w klinice takie badanie lekowe, gdzie mogliśmy stosować pewien lek tylko w takiej grupie, w której bez wątpliwości postawiliśmy taką diagnozę w dużej, w znaczącym stopniu uwarunkowanej biologicznie depresji. A powinniśmy wtedy w tym badaniu wykluczyć z tej grupy wszystkich tych, którzy mają taką depresję związaną z jakąś sytuacją trudną, przez którą przechodzą przez życie, albo takich, którzy mają depresję powiązaną z traumą, albo takich, którzy mają depresję powiązaną ze sposobem, w jaki konstruuje się ich osobowość. I na 200 pacjentów, których kwalifikowaliśmy do badania, tą taką dużą ze znaczącą biologiczną komponentę depresję rozpoznaliśmy u sześciu osób. Czyli to pokazuje, że gdy my używamy słowa depresja, to mówimy o bardzo różnych stanach, które z jednej strony zbliżone są do takiego egzystencjalnego kryzysu, który dotyka nas wszystkich, a z drugiej strony w mniejszej grupie zbliżone są do czegoś bardzo biologicznego, co wymaga leczenia lekami. To, że pojawiają się, pojawia się brak chęci do życia, mhm. na przykład y, u młodych ludzi, to jest taki mhm. etap związany z dojrzewaniem, czy to już jest taki moment alarmowy? I tu znowu bardzo różnie, dlatego że takie pytanie egzystencjalne, y, jaki jest sens życia, jaki jest sens mojego życia, y, to, to jest też naturalne pytanie, które pojawia się w nas, jak, jak dojrzewamy. Myśl taka, że moglibyśmy nie żyć, że mogłoby nas nie być, jest taką myślą, która też przynosi ulgę i paradoksalnie pozwala nam robić różne rzeczy. Bo tak? zawsze mogę wybrać tak. drugą opcję, tak? No, ryzyko w takim myśleniu jest takie. Że z czasem, jeśli bardzo często przyjmujemy taki rodzaj mentalnego rozwiązania polegającego na tym, że myślimy o śmierci jak czymś, co ma nam dać taką ulgę w radzeniu sobie z trudami życia, wtedy ta myśl o śmierci zaczyna się utrwalać. Ona my używamy takiego, takiego słowa, staje się egosyntoniczna, czyli że ona zaczyna być tak, jakoś, tak jakby fragmentem naszej struktury psychicznej, i wtedy jest to droga do, do podjęcia próby samobójczej. Czasami myśli samobójcze związane są z tym, że ktoś doznał jakiś bardzo, miał bardzo traumatyczne doświadczenia w życiu, i wściekłość, złość, rozpacz, której doświadcza, powodują pojawianie się myśli samobójczych. No i wreszcie, myśli samobójcze czasami są takim zjawiskiem o charakterze biologicznym, to znaczy powiązanym właśnie z tym, o czym mówiłem, czyli jest z tak zwaną dużą depresją. Takim zaburzeniem, które poza tym, że dotyka naszego myślenia o sobie, naszego nastroju, wiąże się też z zaburzeniem rytmów biologicznych. Że wtedy jest bezsenność, wtedy jest spadek potencjału intelektualnego, spadek libido, mniejsza chęć do jedzenia. Czasami jest tak, że jest to nadmierna senność, ale że wtedy właśnie objawy depresyjne i myśli samobójcze stanowią fragment dużego zespołu dotyczącego, takiego klinicznego, dotyczącego nie tylko naszej psychiki, ale również naszej, naszej biologii. Czyli te stany naszego gorszego, złego samopoczucia mogą się wiązać z tym okresem, przez który przechodzimy, dojrzewania, ale zastanawiam się, jaki wpływ ma na to też ten nasz świat zewnętrzny, który stwarza, przynajmniej mam takie wrażenie dziś, jak na to hmm. patrzę, ogromną presję. Jak ja chodziłam do liceum, do gimnazjum, hmm. to było y, 20 lat temu już, i my nie mieliśmy aż takiego takiej presji z zewnątrz, chociaż. To, żeby na przykład wyglądać idealnie, już gdzieś się pojawiało, że trzeba być chudym. Tak. No, i, i ja zdawałem maturę w 1988 roku i y, pamiętam z tamtego okresu koncentrację na, na wyglądzie, y, ale ona bardziej dotyczyła y, y, ubrań niż, y, niż ciała. Że, y, że, że właśnie tak w okolicach 1988-1989 roku, wtedy, kiedy w Polsce doszło do, no, do takiej potężnej, kulturowej, politycznej, ekonomicznej zmiany, myślenie o, o wyglądzie z poziomu ubrań zaczęło przesuwać się do poziomu kontroli ciała. Proszę sobie wyobrazić, że ja, jak jeszcze prowadziliśmy takie badania właśnie w naszej klinice, analizując ilość osób, które zgłaszały się do nas z powodu anoreksji psychicznej. W roku... W 1988 mieliśmy tylko trzy nowe przypadki anoreksji osób cierpiących na anoreksję, które zgłosiły się do naszej kliniki. 10 lat później to było już około 90 osób. Znaczy no, dramatyczna zmiana, której nie możemy wiązać nie, nie z biologią, nie zmianami rodzinnymi tylko z kulturą. No, czyli, że kultura, to jak żyjemy, co nas otacza, jakie są wyzwania związane z relacjami, z wyobrażeniami na temat tego, jacy mamy być, a jacy nie powinniśmy być, w istotny sposób może wpłynąć na wzrost ryzyka rozwoju niektórych zaburzeń, właśnie na przykład zaburzeń odżywiania. Mhm. Czyli ten Kanon piękna, który co, co prawda on się zmienia, bo jak ja byłam w gimnazjum, to trzeba było być naprawdę chudym mm. w typie Ani Rubik, a dzisiaj trzeba być wysportowanym i mieć zarys mięśni brzucha. I na ile taka młoda głowa jest w stanie sobie przyjąć, że no coś mogę w tym kierunku zrobić, ale gdzieś trzeba powiedzieć stop. Wie, wie pani, że to się zaczyna, tak jak, jak badania dowodzą, na poziomie tego, jakimi lalkami się bawimy? Do, czyli tego, że, że na przykład dziewczynki, które bawią się lalkami, takimi, które są, mają wiotką kibić, mają większe ryzyko rozwoju zaburzeń odżywiania od tych dziewczynek, które mają lalki, które są takimi pluszowymi bar, bar, berbeciami. Potem okazuje się, że znaczenie ma to, czy słuchamy muzyki, czy oglądamy klipy. Do, bo kiedy słuchamy muzyki, to. Nie wpływa to na rozwój zaburzeń naszego myślenia o ciele, ale jeśli młode kobiety oglądają klipy, klipy wideo, widzą tam kształty, które... Krótkie bluzki tak, i płaski brzuch. które odnoszą, odnoszą do siebie. No i cały obszar internetu, tego jak bardzo konfrontacja... To, to, to dla osoby dojrzewającej jest niezwykle trudne, dlatego że gdy my... Wychodzimy z dzieciństwa w adolescencję, to nasze ciało się realnie zmienia. No, nagle pojawiają się piersi, zmieniają się u, u, u kobiet, zmieniają się proporcje, proporcje ciała. No I w tym samym czasie doświadczamy. Potężnej zmiany ciała i potężnej zmiany myślenia o tym, jak ciało jest ważne. To samo w sobie jest czynnikiem ryzyka, a jeśli jest tak, że my nasze ciała porównujemy, i to dotyczy i kobiet i mężczyzn, z nierealistycznymi wyobrażeniami z internetu, no to właściwie bardzo jest to trudne, żeby, żeby dobrze, pomyśleć, dobrze pomyśleć o sobie. Te filtry, które teraz są. W, w mediach społecznościowych, które no, potrafią z osoby y, takiej według obecnie funkcjonujących norm y, estetycznych osobę mniej atrakcyjną przemienić na osobę, która jest niezwykle atrakcyjna, a awatary, które. Są teraz na poziomie iluzji realnych osób. To jest bardzo trudne, żeby domyślić się, czy mamy do czynienia z osobą nierealną, czy, czy, osobą, czy osobą realną. Manga, anima, to jak, jak tam prezentowane są ciała, ciała kobiece, to, to, to stanowi potężny czynnik, czynnik ryzyka. Ale no, oczywiście nie jedyny, dlatego że gdy myślimy o. to mówię teraz o zaburzeniach odżywiania, ale potem przejdziemy do, do, do innego ryzyka, które z tym się wiąże. To często myślę taką, taką metaforą statku na morzu. No? Czyli, że wtedy, kiedy kultura nam nie narzuca takich obrazów, no to można porównać do takiego, takiej łagodnej fali, na której okręt sobie płynie swobodnie. Ale gdy zaczyna się taka burza, czyli to, co te wszystkie czynniki ryzyka, które związane są z mediami, to tam, gdzie jest trochę gorzej zorganizowana załoga, albo że jest jakiś słabszy element, wtedy dochodzi do, do problemów. No i podobnie jest z kulturą i z ryzykiem zaburzeń psychicznych, że jeśli by nie kultura, to wiele osób, które nie miałyby na przykład problemu z odżywianiem, no niestety właśnie je, je mają. Ja na to, na co zwróciłam uwagę, to jest na przykład taki fakt, że moja mama w życiu nie, nie rozmawiała o celulicie, nie, nie zwracała na to uwagi, a dla mojego pokolenia i podejrzewam, że dla młodszych jeszcze, to jest jeden z głównych takich problemów, kiedy się patrzy na swoje ciało. I też widzę, jak bardzo ten przekaz się zmienił, że ktoś nam to narzuca, że musisz tak wyglądać, musisz poprawić swoje ciało, no bo to można zrobić. Kiedy tego nie robisz, jesteś leniwy. Tak. Dla, dla młodych mężczyzn to jest na przykład porównywanie się z obrazami z mężczyzn z filmów pornograficznych, czyli na przykład właśnie rozmiarów, rozmiarów prącia. Taka, te, te, takie wyrzeźbione męskie ciała z filmów akcji, które no właściwie są w taki sposób niezwiązane z używaniem różnego rodzaju dodatkowych substancji, wspomagań, a czasami przeróbki komputerowej, po prostu nie, 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 nieosiągalne. Ale my mówimy o ciele, tak jakby wpływ mediów, wpływ tego świata, który jest wokół nas, tylko tego dotyczył, to, 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 to nie tylko to chodzi. Może o jednej rzeczy wspomnę, że dlatego tak ważne jest to, Jakie wartości przekazujemy dzieciom, a po drugie, jakie wartości są promowane w środowisku, w którym, w którym jesteśmy. Czy, czy, czy można mówić o swoich słabościach, czy można mówić o tym, że sobie z czymś nie radzimy, czy można mieć, na przykład, czy, czy mężczyźni mogą mieć między sobą bliskość, nie rywalizując ze sobą, i czy taką samą bliskość mogą mieć, mogą mieć kobiety? Czy, czy jesteśmy w stanie się też jakoś tak spotykać czule między płciami, a nie w sposób, który jest albo uwodzeniem, manipulowaniem, odrzucaniem, próbą sprawowania władzy albo dominowaniem? No to, to, to jest bardzo chyba trudne, żeby, żeby ten, ten stan jakoś osiągnąć. Ale, no, ale, ale to jest, to, to jest miejsce, to, to, to jest sposób wchodzenia w relacje, do którego powinniśmy dążyć. A młodzież dzisiaj czuje się samotna bardziej niż kiedyś? E, jakiś czas temu rozmawiałem z panią, która przez 30 lat była taką recepcjonistką w domu studenckim w Krakowie. I ona powiedziała, że. Że jak ona patrzy na zmieniające się pokolenia, to jak zaczynała pracę, to, to problemem były, był alkohol, prawda? czy jakieś takie huczne imprezy, różne rzeczy, które w związku z tymi imprezami się działy. Potem, mniej więcej od lat 90., problemem stały się narkotyki, no, ale również powiązane z jakimiś interakcjami, wspólnym no, ćpaniem. A że to, jak ona widzi teraz młodych ludzi, którzy przychodzą do, 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 do akademików w ostatnich kilkunastu latach, to ona widzi samotność, widzi brak interakcji, brak relacji, takie zamknięcie w świecie wirtualnym. Oczywiście ten świat jest wspaniały też, dlatego że osoby, które mają dobre Dobrą umiejętność budowania relacji z innymi, to poprzez media społecznościowe są w stanie te relacje podtrzymywać. Można Zanie być są... online tak. w kontakcie cały czas, tak. od rana do tak. wieczora. M może to mieć różne negatywne konsekwencje, ale z drugiej strony powoduje, że jesteśmy w relacjach z bliskimi nam osobami. Pamiętam, jak, jak byłem nastolatkiem i, i w czasie wakacji chciałem spotkać znajomych, to musiałem iść w takie miejsce w Krakowie. Gdzie wiedzieliśmy, że się spotykamy i czasami czekać 2-3 godziny, czy ktoś, czy ktoś przyjdzie ze znajomych, albo dzwonić, pytać rodziców w, w, na, w telefonach naziemnych, no bo wtedy takie, takie były. No a teraz właściwie wystarczy jedno kliknięcie. Ale to też było piękne, że tyle czasu pan profesor miał na to, żeby czekać na kogoś i tam wodzić. Dzisiaj... No takie, takie były czasy. Wtedy no, z, z, zaczynam popadać w geriatrię, ponieważ za dużo mówię o przeszłości. Nie, ale to jest takie... ciekawe ale... porównanie do, do tego, co jest dziś. No, tak. Bo myślę, że też niektórzy nawet sobie z tego sprawy tak. nie zdają, jak to kiedyś wyglądało. Dokładnie, ale teraz to właściwie jest jedno kliknięcie, i to jest cudowne, to jest wspaniałe. Ale z drugiej strony w tym jest też takie ryzyko, że my. Oduczymy się relacji z drugą osobą, które są relacjami twarzą, twarzą w twarz. No, to, 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 to wtedy powoduje, że właściwie ten świat internetu, też poza interakcjami przez media społecznościowe, zaczyna nas jakoś wciągać, posiadać. Teraz przecież przy, przy rozwoju sztucznej inteligencji pojawiły się oferty sztucznych przyjaciół, z którymi możemy wchodzić w relacje i przyjacielskie i, i erotyczne, seksualne. To jest, no, to jest ryzyko, że ta, taka atomizacja, odejście od relacji w, w, z, po, poza światem wirtualnym no, będzie, będzie narastać. Właśnie ważne jest, żeby tą proporcję jakoś zachować. No, i jeszcze jak mówimy o mediach społecznościowych, to, to my, my określamy to takim mianem cyberbullingu. Ale my myślimy o tym w taki sposób, że to, co jest dla nas traumatyzujące, to jest to, że ktoś się zwraca przeciwko nam w internecie. Tak, to jest poważny problem. Ale to są również subtelniejsze sprawy, jak na przykład taka, że siedzimy sobie w domu w piątkowy wieczór i oglądamy imprezę naszych koleżanek, kolegów z klasy albo z innego kręgu, na którą nie zostaliśmy zaproszeni. Nikt nas nie bulinguje, tylko po prostu nas nie zaprosił. To jest bardzo, bardzo trudne, trudne doświadczenie. Tak, bo można używać mediów społecznościowych, żeby pokazać, tak, że ciebie wykluczamy. Nie mówimy ci wprost, nie lubimy cię, tylko jesteśmy gdzieś tu, bawimy się dobrze ciebie. Ale, tak. ale w tym jest jednak jakaś myśl, myśl o tobie. A myślę, że w, w tym najgorsze może być to, że, że to po prostu jest tak, że od o Tobie no, nie pomyśleliśmy. Jakby nie przyszłaś nam do głowy, czy nie przyszedłeś nam do głowy, jak, jak planowaliśmy, planowaliśmy zabawę. To, to może być, myślę, też jeszcze jakoś trudniejsze. A czy młodzi ludzie mogą w ogóle, jest szansa, żeby funkcjonowali bez mediów społecznościowych, bez tej technologii? Czy wtedy są skazani na wykluczenie? E dla Myślę, ich dobra, żeby się na przykład nie, nie zajmować tym, co z w mediach społecznościowych. Myślę, że to się zmienia. Znaczy, ja mam takie poczucie, oczywiście rozmawiam z wybraną grupą, no bo ja rozmawiam z osobami, które trafiają do mnie z powodu problemów, mam jakieś własne doświadczenia z posiadaniem dzieci. Ale, ale tak patrząc na, na, na zmieniające się generacje, one teraz zmieniają się bardzo szybko. Ja mam wrażenie, że pewne zmiany kiedyś zachodziły co. Co kilkadziesiąt, kilkanaście lat, teraz właściwie co trzy co, co, co lata mamy do czynienia z jakąś, jakąś zmianą. I że ci, ci młodzi ludzie, którzy, którzy się jakoś do mnie zgłaszają, nawet z różnego rodzaju poważnymi problemami, z jakiegoś powodu część z nich jest bardziej wolna od y, takiego uzależnienia od y, internetu, od komórki, od nowych mediów niż to było jeszcze kilka lat temu. Wydaje mi się, że y, nie wiem, czy to jest jakiś wynik akcji, takich jak, jak, jak państwa, jak, jak ta, w której bierzemy udział, czy to jest jakiś taki rodzaj y, takiego wzrastającej świadomości i Autodiagnozy i troski o siebie kolejnych, kolejnych grup nastolatków, którzy widzą negatywne konsekwencje u trochę starszych od siebie osób i jakoś próbują to, 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 to rozwiązywać. Ale też myślę, że funkcjonowanie w świecie wirtualnym zaczyna mieć swoje zasady, zaczyna mieć swoje reguły, które tak jakoś powstają same oddolnie. I to, to jest bardzo ważne, moim zdaniem. To jest też. Można powiedzieć dobre, bo to jest pokolenie, które dorastało już w zasadzie z telefonem i z tabletem w ręku. I tak, potrafi tak. gdzieś powiedzieć stop. Tak. Ale dlatego tu jest bardzo ważna rola i świadomość rodziców, żeby ten kontakt z nowymi mediami, ekranem, on się zaczynał jednak jak najpóźniej. Dlatego że to, czego my się najbardziej boimy, jeśli chodzi o, o internet, o nowe media, to boimy się tego, żeby. Mm, nie stawały się one sposobem na regulowanie swoich emocji, a w ten sposób nie stawały się fragmentem świata wewnętrznego dziecka. Bo jeśli to jest tak, że my będziemy dzieci od trzeciego miesiąca życia uspokajać ekranem, to one nauczą się tego, że po pierwsze uspokaja je ekran, a po drugie tego, że uspokojenie przychodzi z zewnątrz. Czyli że ekran wtedy może być zmieniony na na substancję psychoaktywną. Przecież, jak, jak patrzymy na rozwój dzieci, to, to taki moment, kiedy dziecko jest ukojone tym, że ma atencję, miłość rodzica, to jest mniej więcej 30% czasu. A reszta, tak mniej więcej 70% czasu relacji z rodzicem, mówię o pierwszych latach życia, to jest odnawianie kontaktu, nawiązywanie relacji, ale też uczenie się tego, jak Samemu czy samej poradzić sobie ze swoimi emocjami. znaczy no, uczenie takiej wewnętrznej wewnętrznej autonomii. Coraz więcej znaczy, jak ustaliliśmy, to nie jest tak, że mm -hmm. coraz więcej, ale mówi się o tych problemach psychicznych młodych ludzi i o tym, że jest brak dostępu do psychiatrów dziecię dziecięcych, że mamy kolejki, że nie ma miejsc w szpitalach. I tak się tutaj zastanawiam. Co wcześniej nie zadziałało, że te dzieci i młodzież muszą trafić do miejsca, gdzie będą stać w kolejce i na to czekać? Czy wcześniej nie można było tego wyłapać? I znowu, tak, chciałbym trochę, trochę od, od drugiej strony na to popatrzeć, czy, czy, czy Państwo o tym opowiedzieć. Dlatego, że nie... W naszym poczuciu, mówię o psychiatrach dziecięco-młodzieżowych, mniej więcej około 90% osób, które my przyjmujemy do szpitala, to są osoby, których my do szpitala nie powinniśmy przyjmować. Jest naprawdę niewielka ilość takich zaburzeń psychicznych, w których jest taka, evidence based bardzo jasna, jednoznaczna skuteczność farmakoterapii. Większość problemów psychicznych młodych ludzi. Powinna być rozwiązywana na poziomie profilaktyki, psychoedukacji, psychoterapii, a psychiatra powinien być włączany wtedy, kiedy mamy do czynienia z ryzykiem występowania najpoważniejszych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa. Głęboka depresja, czy na przykład nadpobudliwość psychoruchowa, która jest nie, ta, nie jest z, tej, z tego gatunku zaburzeń, ale z jednym z tych zaburzeń, w których my mamy jasne, jednoznaczne dane mówiące o tym, że możemy to zaburzenie też farmakologicznie leczyć. Natomiast w wypadku wszystkich innych problemów psychicznych, to profilaktyka, psychoedukacja, psychoterapia. Czyli mamy zaniedbany cały ten. Pierwszy etap? Tak, on jest zaniedbany, ale znowu on jest zaniedbany z, z wielu powodów. My jesteśmy społeczeństwem w procesie niezwykle dynamicznej transformacji. Do takiej zmiany, w której zmienia się w przeciągu ostatnich 30, 30 lat, właściwie zmieniło się wszystko. Zmienia się, dlatego że zmienia się świat. Ale z drugiej strony zmienia się dlatego, że my przez y, y, od II Wojny Światowej żyliśmy w takiej zamk komunistycznej zamrażalce. Czyli, znaczy, że y, rodzice są bezradni, jeśli chodzi o wyzwania, które niesie, niesie życie. Każde Każde nowe pokolenie konfrontowane jest z nowymi wyzwaniami, nowymi trudami, z którymi musi sobie jakoś poradzić. Czyli, że to, że my, też jest cała traumatyczna historia naszego narodu, z taką no, kształtującą każde kolejne pokolenie przekazywaną czasami na bardzo subtelnym poziomie traumą. No, czyli, że my mamy ciężko. A po drugie, rzeczywiście te fragmenty, które związane są z rozwojem psychoprofilaktyki, psychoedukacji czy psychoterapii, no, były zaniedbane. Bo tak naprawdę o tym, że można pójść do psychologa, że można poprosić o pomoc, skorzystać z psychoterapii, zaczęło się mówić od niedawna. Bo to wcześniej było kojarzone z tym, że no jeżeli ktoś idzie do psychologa, to coś jest z nim nie tak. Od razu mu przyklejano łatkę wariat. Już nawet nie mówię o psychiatrze. Tak. To, to, to my, psychiatrzy, mówimy o tym, że warto pójść do psychiatry czy psychoterapeuty od wielu, wielu lat. Właściwie w naszym oddziale w Krakowie, w klinice psychiatrii, w oddziale klinicznym Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży, grupa terapeutyczna dla nastolatków w oddziale istnieje od lat 50. Ale. To, co się zmieniło, to zmieniła się świadomość społeczna, i to też jest taka, taka, ta, taka zmiana, którą my widzimy w kolejnych pokoleniach nastolatków. Jeszcze 15 lat temu rzeczywiście pójście do psychiatry było kojarzone z czymś wstydliwym, a teraz, i to myślę, że przede wszystkim wśród młodych ludzi. Świadomość tego, że zdrowie psychiczne jest ważne, że można mieć problemy psychiczne, że one nie, nie definiują nas w jakiś negatywny sposób, tylko dają nam szansę na zmianę, że, że można uzyskać pomoc to jest coś, co ja obserwuję od kilku lat. I to nie sądzę, żeby to były akcje społeczne. Ja myślę, że to jest coś, co jakoś dzieje się w, w rodzinach, wśród rówieśników że to jest jakiś taki rodzaj kumulujących się drobnych procesów, które doprowadzają do tego, że teraz możemy mówić o, o zdrowiu psychicznym. Też dlatego tak ważne są akcje dużych firm, które kojarzą nam się z sukcesem, które kojarzą nam się z, z, no właśnie z, z karierą życiową. No, że w niektórych z tych firm jest tak, że menadżerzy wysokiego szczebla mówią czy opowiadają w dniach zdrowia psychicznego swoim pracownikom o tym, przez jakie oni problemy psychiczne przechodzili. Bo to jest ważne, żeby wiedzieć, że to, że cierpieliśmy na anoreksję, że mieliśmy bulimię, że ktoś kiedyś rozpoznał u nas problemy osobowościowe, że mieliśmy depresję, nie przekreśla możliwości Kariery zawodowej, robienia różnych satysfakcjonujących i ważnych rzeczy w życiu. Można stwierdzić, że to jest taki sam obszar jak leczenie czegokolwiek innego dotyczącego naszego ciała? Tak, ale też szerszy, bo dotyczący wszystkich tych kwestii, które też związane są nie z zaburzeniem, ale z fizjologią. No, chociaż właściwie ma, ma, ma pani redaktor rację, znaczy, że my, y, że, że my powinniśmy mówić, uczyć o, o, o zdrowiu psychicznym, że, y, y, że powinniśmy uczyć o tym, jak, y, jak wychowywać dzieci, że powinniśmy mówić o tym, jak, y, jak dbać o to, żeby nasze dzieci rozwijały się prawidłowo emocjonalnie. Żebyśmy wtedy, kiedy czujemy jakiś rodzaj dyskomfortu psychicznego, czy ktoś nam mówi, że z nami się źle czuje. Żebyśmy poszukiwali pomocy. A jeżeli chodzi o taką prostą fizjologię, typu sen, odżywianie, ruch, jak bardzo to się przekłada na nasz stan psychiczny, na stan psychiczny, szczególnie młodych ludzi? Bardzo. Jeśli tak popatrzymy całościowo, to ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych w 40% zależy od uwarunkowań biologicznych, a w 60% od czynników środowiskowych. Też my coraz, coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że to, jak żyjemy, wpływa na naszą biologię. No, bo ja jeszcze jakiś czas temu na różnego rodzaju konferencjach słyszało się dużo o genetycznych warunkowaniach zaburzeń psychicznych, ale teraz coraz mniej się o tym mówi. Coraz częściej mówi się o tak zwanej epigenetyce czyli o tym, jak to, jak żyjemy, wpływa na to, jak, jaka jest ekspresja naszych genów. Czyli tym, czy się zdrowo odżywiamy, czy pijemy alkohol albo używamy innych substancji psychoaktywnych, czy, 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 czy prowadzimy zdrowy, higieniczny tryb życia, czy uprawiamy sport, że to jest coś, co wpływa na to, jakie geny aktywizowane są w naszym organizmie i jak on biologicznie, biologicznie działa. Więc my w ten sposób jesteśmy w stanie wpłynąć na nasz stan. Stan psychiczny. Czyli możemy też sobie spróbować odtworzyć taką drogę, że ktoś czuje się źle, ma kiepski nastrój, nie może spać, widzi, że coś się dzieje, ale jakby się tak cofnąć. I zobaczyć, że długo siedziałem i grałem na komputerze, siedziałem na telefonie, nie spałem po nocach. Yy, zajmowałem się, prowadziłem taki niehigieniczny tryb życia. Czy to mogło się najpierw zacząć nakładać jedno na drugie, a później, w związku z tym, że jestem niewyspany, mam problemy w szkole, robię się agresywny mm -hmm. i tak dalej, aż dochodzimy do punktu, kiedy potrzebna jest poważniejsza pomoc? Ale powstrzymałbym się od takiego myślenia, dlatego że ten rodzaj myślenia może nas w gruncie rzeczy zdołować. No, no, zrobiłem błędy i teraz mam depresję jakieś życiowe. Raczej proponowałbym takie myślenie, gdzie zastanowiłbym się nad tym, czyli żebyśmy się zastanowili nad tym, czy osoba zastanowiła nad tym, co ja mogę zmienić w moim życiu, żeby tych czynników ryzyka było mniej. Zmieniam sposób odżywiania się. Są takie diety, które mogą wpłynąć na, na poprawę stanu psychicznego. Zaczynam upra uprawiać sport, odstawiam albo ograniczam używki, zaczynam być bardziej aktywny w relacjach z innymi ludźmi, idę na psychoterapię, idę do rozsądnego psychiatry, który rozważy razem ze mną, czy w tym procesie wspomoże mnie lek. I w ten sposób zwiększam swoje szanse na to, że po prostu będę osobą dobrze psychicznie funkcjonującą. To nie chodzi o to, żebyśmy się zastanawiali nad przeszłością. bo My nie wiemy w istocie, ile, ile w naszym wypadku jest czynników biologicznych, ile jest czynników psychologicznych. Tylko po prostu co możemy zrobić, żeby zwiększyć swoją szansę na, na dobre życie. Czym różni się ten psychiatra dziecięcy od psychiatry zwykłego? To jest psychiatra dziecięco-młodzieżowy i psychiatra kropka, dlatego że my zwykle myślimy o takim podziale na psychiatrów dziecięco-młodzieżowych i psychiatrów dorosłych, ale specjalizacja z psychiatrii jest taką specjalizacją, no nazwijmy ją tak ogólną, to znaczy taką, że osoba, która ma specjalizację z psychiatrii powinna również wiedzieć, jak na podstawowym poziomie zdiagnozować i pomóc dzieciom i, i młodzieży. Ja myślę, że, 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 że to jest też fragment problemu. To znaczy, to, to, że my myślimy o specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży, jako takiej specjalizacji, która ma się zajmować zaburzeniami psychicznymi dzieci i młodzieży, co w jakiś sposób pozwala lekarzom, czy psychiatrom, czy lekarzom innych specjalności, myśleć tak, że to właściwie nie jest obszar ich kompetencji. A zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży powinni się zajmować wszyscy lekarze, którzy zajmują się zdrowiem dzieci. No bo. Sprawy związane ze zdrowiem psychicznym powinny być w kompetencjach lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów. Lekarz, który pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie przyjmowane są dzieci, powinien mieć podobną kompetencję w zabezpieczeniu złamania, zdiagnozowaniu infekcji, jak zajęciem się ostrymi stanami psychiatrycznymi. Myślenie o zdrowiu psychicznym dzieci powinno być komponowane w ocenę rozwoju dziecka, no to, tą, która, która jest podejmowana w gabinetach pediatrycznych. Więc my też również w medycynie powinniśmy myśleć o zdrowiu psychicznym jako o takim, którym zajmuje się, którym zajmuje się nie tylko psychiatrzy dziecięco-młodzieżowe, a psychiatra dziecięco-młodzieżowy to powinna być osoba, która prowadzi różne, to, to powinny być osoby, które prowadzą różne instytucje albo konsultują trudne przypadki. Czyli jeżeli potrzebujemy pomocy, ktoś młody potrzebuje pomocy, można się zwrócić do zwykłego psychiatry, nie stać w kolejce. Tak, ale ja może wymienię wszystkie miejsca, do których można się udać mhm. po pomoc. Po pierwsze, można skorzystać z linii takich ratunkowych, można skorzystać z telefonów zaufania. Które, jest ich kilka, one są ogólne, czy działają z, w związku z różnymi konkretnymi trudnościami. Po drugie, można porozmawiać z pedagogiem, psychologiem szkolnym. Pierwszą rozmowę o tym, że potrzebuje się pomocy, można odbyć również z wychowawcą klasy, ponieważ on powinien wiedzieć. I nauczyciele są, wiele się szkolą i są bardzo kompetentni też, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci. Przynajmniej na tyle, żeby dziecku i rodzicom zasugerować, gdzie udać się po pomoc. W wielu poradniach pedagogiczno-psychologicznych są, psycholodzy, którzy terapeuci, którzy mają wysokie kompetencje, jeśli chodzi o diagnozę i pomaganie dzieciom z problemami psychicznymi. Są specjalistyczne poradnie pedagogiczne, gdzie po prostu prowadzi się terapię. Można zgłosić się do środowiskowego centrum psychologicznego. Ich w Polsce jest kilkaset i oferują one Diagnozę i terapię, a jeśli czas oczekiwania na terapię jest zbyt długi, a, a osoba wymaga szybszej pomocy, można zgłosić się do mogą skierować do, do, do opieki, na przykład właśnie do, do konsultacji, do poradni psychiatrycznej czy do, do oddziału. Można wreszcie zgłosić się do psychiatry, można w sytuacji nagłej zadzwonić po pogotowie, Zadzwonić na numer 112, można się udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Więc tych możliwości uzyskania pomocy jest wiele. Natomiast rzeczywiście, niestety, jest tak, że wtedy, kiedy no, często rodzice czekają do do jakiej, to no, czekają długo na, mając taką nadzieję, że problemy przejdą, że to wszystko jakoś tak wróci do. Wyrośnie. Do, tak, wyrośnie, wróci do, do normy i nagle okazuje się, że trzeba mieć pilną konsultację psychiatryczną no to bywa to kłopotliwe, bo trzeba, jeśli nie, nie skorzysta się z numeru alarmowego, nie pójdzie się do soru no to na taką konsultację się czeka. Ja też nie chciałbym oskarżać czy obciążać rodziców, dlatego że y, y, to, to my nie, nie dlatego y, nie dopuszczamy do siebie myśli, że dziecko ma problemy, bo go nie kochamy, czy jakieś mamy oczekiwania, że ono będzie idealne, wspaniałe, tylko że w ogóle uświadomienie sobie, że ktoś ma. Problemy, w tym zwłaszcza problemy psychiczne, yy, z, związane jest z, z takim narastaniem w nas niepokoju, czasami rozpaczy, że używając różnych mechanizmów obronnych po prostu od, odwlekamy, yy, odwlekamy ten moment. Próbujemy odwlekamy. to wyprzeć w jakiś tak, sposób. Tak. Zwłaszcza i myślę, że, że yy, yy, to yy, yy, jakiś czas temu miałem takie poczucie, że. Największy problem jest w takich grupach osób pochodzących z, no użyję tego słowa, niższych klas społecznych, osób mniej, czy, czy osób mniej wykształconych. Ale teraz mam wrażenie, że to się w społeczeństwie ogólnie zmienia, a taka największa niezgoda na to, że moje dziecko może mieć zaburzenie psychiczne, jest wśród rodziców wysoko funkcjonujących, którzy robią karierę, którzy mają opanowane i mają i, i takie mają poczucie, że mają pod kontrolą wiele obszarów swojego życia. Im wydaje się, że jest najtrudniej, najtrudniej przyznać, że, że, że dziecko ma problemy. I to się wiąże też jeszcze z innym problemem, tak, czy kłopotem takim, że, że czasami rozpoczynamy pomoc, jest oczekiwanie bardzo szybkich efektów, albo wtedy, kiedy udaje się opanować jakiś objaw, no, na przykład nie chodzenia do szkoły, no, to wtedy już jest utrata zainteresowania opieką i pomocą. Bo już jest wszystko w porządku. Tak, wszystko już jest w porządku. Dokładnie. A te nowe technologie, na ile one mogą wspierać lekarzy w diagnozowaniu, w, w pomocy nie tylko młodym ludziom, no ale ogólnie, w, jeżeli chodzi o psychiatrię? E, ich zastosowanie w psychiatrii nie wydaje się być takie oczywiste, ale one w psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży są już od jakiegoś czasu obecne. To, co na przykład mnie zdziwiło w rozmowach z kilkoma moimi pacjentami, to było to, że oni, że te osoby, które do mnie się zgłaszały, bardzo dobrze pamiętały, kiedy ostatni raz wystąpiło jakieś zachowanie problematyczne. Na przykład od... nie. Wiem, tam, 150 dni nie robię czegoś, albo udało mi się od 150 dni o czymś nie pomyśleć. I, i, i którejś kolejny osobie zadałem pytanie, skąd ta precyzja. Okazało się, że są aplikacje, które pozwalają to liczyć. Czyli właśnie wpisuje się rzecz, której się nie chce, codziennie się zaznacza, czy nam się udaje przed nią jakoś uchronić, no i wtedy wiemy, ile dni Jakiś problem mamy pod kontrolą, to jest no, jakiś rodzaj takiego obosiecznego miecza, dlatego że z jednej strony pozwala nam to mieć taką świadomość czasu, kontroli i, i, i z tego może wynikać jakaś duma, ale z drugiej strony, wtedy, kiedy nam się zdarzy jakiś rodzaj takiej wpadki. No to wtedy rozpacz jest większa, dlatego że to jest rozpacz dotycząca nie jednorazowego wydarzenia, tylko tego, że tracimy 150 dni kontroli. Dlatego, no właśnie, to jest symbolicznie troszkę pokazuje korzyści i ryzyko wynikające z nowych, nowych mediów czy, 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 czy nowych technologii. Jesteśmy w stanie, są takie aplikacje, które pozwalają nam ocenić swój stan. są... Psychiczny. Są takie aplikacje, które są, yy, mają charakter psychoedukacyjny. Są, ma, są bardzo yy, też kompetentne materiały dotyczące psychoedukacji, które możemy znaleźć w internecie. Są też yy, takie wprawdzie niepowszechnie dostępne, ale, ale istniejące programy wsparcia yy, yy, psychicznego oparte na chatbotach, czyli takich na no, pierwszym poziomie sztucznej inteligencji. Są projekty czy programy badawcze, takie, w których za pomocą aplikacji można na przykład ocenić ryzyko nawrotu choroby afektywnej dwubiegunowej. No, czyli, że wtedy, kiedy oczywiście osoba się na to zgadza, przy założeniu, że jeśli nam wzrasta ryzyko objawów maniakalnych, to zaczynamy szybciej trochę chodzić, częściej używać klawiatury, trochę inaczej ją naciskać, guziki czy, czy, czy klikać w ekran. No to wtedy to może określić ryzyko tego, że zbliżamy się do momentu, do którego powinniśmy pójść do psychiatry. Czyli to analizuje tylko te behawioralne tak. zachowania, a nie to na przykład, czego szukamy w tak. sieci. Tak. Też mogą być analiza głosu rozpoznająca na przykład objawy depresji, czy, czy są takie badania, gdzie głos pozwala na, czy analiza głosu pozwala na, na wczesne rozpoznanie na przykład, problemów otępiennych. Myślę też, że to jest, zbliżamy się do takiego myślenia w kategoriach teorii spiskowych. No, tak byśmy powiedzieli paranoidalnego z mojej perspektywy, gdzie różne instytucje mające bardzo dużo danych na nasz temat, na przykład media społecznościowe, mają znacznie głębszą wiedzę na temat naszego funkcjonowania i mogą powodować, mieć pewną predykcję dotyczącą również naszych zachowań czy naszych emocji z wyprzedzeniem. No, jak, jakiś czas temu była. By, by było też to dość, dość głośno na ten temat, że, że jedna, z, jedna z takich aplikacji społecznościowych jest w stanie przewidzieć na przykład początek związku dwóch osób, które ze sobą gdzieś tam... gdzieś tam Albo i koniec roku. też. Albo tak. Słyszałem bardziej o początku niż o końcu. Oh. Być może dlatego, że woleli o tym, mm -hmm. o tym mówić. Więc to, to pokazuje też jakby możliwość użycia nowych technologii, Zresztą coś, z czego, w czym my, psychiatrzy, psychoterapeuci, jakoś staramy się, staramy się brać udział. Mhm. Też się zastanawiam, czy to może być tak, że media społecznościowe przewidzą, że jest, zbliżasz się w kierunku depresji potem ktoś pójdzie po kredyt do banku, a bank stwierdzi, no nie, bo za chwilę możesz mieć jakiś epizod depresyjny, nie będziesz w stanie zarabiać, więc tego kredytu ci nie damy. Ale mam nadzieję, że w tę stronę to zmierzać nie będzie. Ale żeby w tą stronę nie zmierzało, muszą być regulacje dotyczące nowych technologii, nowych mediów, dlatego że i sztucznej inteligencji, dlatego że bardzo wyraźne powinno być rozgraniczenie pomiędzy użyciem w celach medycznych a celach komercyjnych. Dlatego, że wtedy, kiedy my budujemy jakąś wiedzę dotyczącą ludzkiej psychiki, i no, w jakiś sposób tą wiedzą uczymy sztuczne inteligencje, to powinno być bardzo jednoznacznie określone, że to nie może być używane na przykład w celach marketingowych, czy na przykład w takich celach, o którym pani powiedziała, pani redaktor, czyli no na przykład właśnie. Tego, czy, 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 czy dostaniemy, czy nie, czy nie dostaniemy kredytu. Ale też no, i, i WHO, i Unia Europejska pracuje nad tego typu regulacjami, które po, pozwolą ten rynek uregulować. Jest też pewien paradoks myślę w tym, że te klasyczne media, takie jak telewizja, czy gazety, podlegają jakiejś rejestracji, podlegają jakiejś kontroli, a w obszarze nowych mediów, no to właściwie takich regulacji i kontroli nie ma. Na przykład, nie, nie będę używał nazw, ale tak jak wcześniej mówiłem Państwu o, o takim, takiej epidemii, właśnie zaburzeń odżywiania w okresie transformacji, czyli lata, koniec lat 80., lata 90., początek 2000. Tak, teraz od, od jakiegoś czasu obserwujemy taką nową falę zaburzeń odżywiania, anoreksji u Młodszych osób, u młodszych dziewcząt. I konteksty tego są dwa. Jeden to jest oczywiście pandemia i to, jak ona wpłynęła zarówno na masę ciała i czas ekranowy, bo to są takie dwa elementy, które są tu brane pod uwagę, ale też jest no, takie medium społecznościowe, z którego coraz młodsze dzieci korzystają, które, które może w tym względzie przyczyniać się do wzrostu ryzyka zaburzeń odżywiania poprzez właśnie pokazywanie nierealnych, Albo realnych, albo bardzo rzadkich ciał dojrzewających, dojrzewających osób. Więc wszystkie te kwestie wymagają jakiejś regulacji, a maszyny polityczno-prawne no działają w, w, trochę wolniej niż zmiany, które w tym świecie zachodzą. Mm -hmm. A przychodzą mi do głowy na przykład takie aplikacje, które pojawiają się, ich reklamy, że jeżeli na przykład masz stany lękowe, możesz sobie ściągnąć aplikację i ona działa uspokajająco. To może pomagać, czy może też nam zaburzyć to wszystko jeszcze bardziej? Nie wiem i myślę, że twórcy tych aplikacji również nie wiedzą. No, jesteśmy zaangażowani teraz w taki projekt tworzenia sztucznej inteligencji, która ma wspierać psychiatrów dzieci młodzieży, psychologów, psychoterapeutów dzieci i młodzieży. I póki nie zajęliśmy się tym, nie zdawałem sobie sprawy, jak wiele zasad i reguł zwiąże się z rejestracją takiego urządzenia medycznego. No, musimy sprawdzić, czy to, co konstruujemy w oparciu o, o grafy sztucznej inteligencji, rzeczywiście będzie przydatne, czy będzie bez wpływu, czy będą z tego wynikać jakieś szkodliwości. No ale w momencie, w którym my po prostu ściągamy jakąś aplikację z, ze sklepu, nawet jeśli tam jest taki zapis, że to jest bezpieczne, to w wypadku większości z tych aplikacji, no, nikt nie badał tego, jak ona realnie wpływa na na, funkcjonowanie, na nasze funkcjonowanie psychiczne i pewnie też te dane, jak ona realnie wpływa, nie do końca są, nie do końca są zbierane. Więc ja nie, nie mówię nie, tylko zachęcam do, do, do takiej ostrożności i refleksji, czy to, co nam aplikacja daje, rzeczywiście pokrywa się z tym, czego, czego potrzebujemy. Bo ja się zastanawiam, na przykład jest taki zgrzyt, bo mówimy, że żeby zasnąć trzeba odstawić to niebieskie światło, a tutaj wyskakuje reklama aplikacji, nie możesz zasnąć, ekran będzie trochę przyciemniony, ale patrz sobie jak tam jakaś kulka się obraca albo deszcz pada. No wymagałoby to badań klinicznych, żeby wiedzieć czy to rzeczywiście tak działa. To co jako psychiatrzy byśmy przy kłopotach ze snem polecali, to raczej zacząć od higieny snu, od przypilnować tego, żeby po godzinie 15 nie, 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 nie używać żadnych substancji, które są pobudzające, czyli nie, nie pić kawy, nie pić herbaty, nie pić napojów energetycznych przestrzegać tego, że jak, żeby, żeby łóżko kojarzyło nam się przede wszystkim ze spaniem, a nie na przykład z wielogodzinnym leżeniem i oglądaniem filmów. Czy to masz taki wpływ, tak. że na przykład uczę się w łóżku? Tak. Łóżko to powinno być miejscem do, do, do spania, ewentualnie do no, bycia blisko z osobą, z którą śpimy. Y i żeby, jak nie możemy zasnąć, wstać po jakimś czasie, zrobić coś nudnego, na przykład się uczyć, rzeczy, które nas nudzą, a musimy się ich nauczyć, potem znowu się położyć, spać, znowu spróbować. Czasami przydatne bywa, to jest jednak jakiś ukłon w stronę nowych technologii. Jeśli nie mamy takiego wyćwiczonego odrywania myśli od trudnych myśli poprzez na np. liczenie baranów, to można po, po, posłuchać nudnej lektury szkolnej z takim wyciszonym czasem na, na, na wyciszenie tekstu czytanego przez lektora. No, i dopiero jak te sprawy nie działają, jak te zmiany nie działają, po, poszukiwać, poszukiwać pomocy. Oczywiście ja mówię o tylko problemie ze snem, a nie wtedy, kiedy problemy ze snem są wkomponowane w inne, różne trudności, trudności życiowe. Ostatnio pojawiły się takie doniesienia naukowe, że przy pewnych specyficznych problemach związanych z wybudzaniem się w nocy, z bólem głowy. Przydatne, bycie, przydatne bywa wypicie przed snem mocnej kawy, ale to, to już musi być porada lekarska, żeby, to, żeby wiedzieć, że robi się coś w tym względzie roztropnego. A właśnie dla, dla osób nastoletnich jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której, o której powinniśmy powiedzieć, to taka, że, że czasami zgłaszają się do mnie rodzice z nastolatkami, którzy nie mogą, nie mogą spać, ale okazuje się, że nie śpią w tygodniu. A potem odsypają i śpią po 12-14 godzin w weekend. Co w gruncie rzeczy jest że Ja sama tak ziele... robiłam. No właśnie, też tak robiłem. Ale to samo w sobie może powodować potem trudności ze snem. W ciągu... Poniedziałek no, potem no, jest najgorszy. No właśnie. <laughs> Panie profesorze, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to, co tu powiedzieliśmy dzisiaj w. Przyniesie trochę wiedzy, porad dla tych, którzy potrzebują, zarówno dla młodzieży, jak i dla rodziców, albo dla bliskich, którzy mogą wesprzeć osoby w kryzysie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem podcastu Oshi Up był profesor Maciej Pilecki, kierownik kliniki psychiatrii dzieci i młodzieży w kolegium medicum UJ. Bardzo Pani redaktor, dziękuję i pytajmy się o to, jak się czujemy nawzajem siebie. I szczerze odpowiadajmy na to pytanie. Oshi Speak Up czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę oshi.eu i dowiedz się więcej.